Dobry wieczór. Minęła godzina 20. Witam Państwa w dniu 5 listopada. Zapraszam na webinar Skywatch Community. Skywatch Community, Twoja droga do wolności finansowej. Ja nazywam się Janusz Tomczak. Krótka historia o mnie. Rok 1992-2020. Własna działalność gospodarcza. 2002-2007 studia marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community. W roku 2018-2019 odbyłem z kilkoma osobami z Polski szkolenie ambasadorów SWC. Takim skrótem będziemy się teraz posługiwać. Odbyło się ono między 8 a 13 maja 2019 roku w Dubaju. Ukończenie tego kursu, tego szkolenia zaowocowało dyplomem i statusem ambasadora Skyward Community. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób. Serdecznie witam moich kolegów, przyjaciół, którzy są obecni dzisiaj na webinarze. Krzysia Dawiduka i Grzegorza Kutnika. To są osoby, z którymi ukończyłem między innymi to szkolenie. I teraz mam takie zdjęcie finałowe, gdzie nam rozdał dyplomy pan Aleksander Kudraszow. To jest ten pan tutaj po lewej stronie. To jest nasz dyrektor naczelny naszej firmy Skyward Community. A wszystko odbyło się pod dowództwem pana Jurija Galaty. To jest ten pan, który tu stoi obok Krzysztofa Dawidiuka. I kolejno od początku wymienię te osoby. Pani Natalia Fujtak, nasza dyrektor regionalna, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzesiu Kutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiuk. To są osoby, które ukończyły to szkolenie i które większość z tych osób na dzień dzisiejszy również prowadzi dla Państwa webinary, bo ukończone szkolenie 3D Coaching and Business zakończyło się w roku 2019, natomiast wiosną tego roku 2020 odbyliśmy nowe szkolenie dla speakerów Skyward Community i z tej grupy tutaj, która szkoliła się z nami w Dubaju, 5 osób prowadzi webinary dla Państwa zarówno z technologii, jak i z drugiego tematu, którym jest duplikacja. Między innymi Krzysztof Dawidiuk, Grzegorz Hutnik, Tomasz Wajda, Mariusz Duczmański i Janusz Tomczak. To są osoby, które dla Państwa organizują i przeprowadzają webinary, które służą przede wszystkim wiadomościom, podniesieniom wartości naszych sprzedaży i także budowania grup naszych liderów i naszych współpracowników w Polsce. Ale proszę Państwa, jedziemy dalej. Kilka słów jeszcze o mojej działalności na Białorusi. Ponieważ to jest miejsce, w którym znajduje się siedziba główna naszej firmy. Ja byłem tam trzykrotnie w roku 2017, 2018 i 2019. Rok 2017 to jest tutaj to zdjęcie, gdzie siedzę w kapeluszu z moimi partnerami bezpośrednimi, których zabrałem i poprosiłem o wyjazd na Białoruś w 2017 roku. W 2018 roku byłem w Malinach Orce na naszym poligonie z grupą liderów, ponad 20 osób z Polski, również zabrałem tam wtedy swojego młodszego syna. Natomiast w roku 2019, gdzie się odbył przedostatni festiwal w tej formie, jaki był, czyli na wolnym powietrzu z tysiącami uczestników, było nas zaledwie 5 osób, 3 moich bezpośrednich partnerów, nasza koleżanka Irena Krakowiak i nasz kolega z Białorusi, pan Masłow. Byłem również dwukrotnie na konferencjach w roku 2018 i 2019. Konferencje to są organizowane przez naszą macierzystą firmę Skyward Community, natomiast ekofestiwal jest organizowany przez zarząd macierzystej firmy, czyli firmy panu Junickiego, RSW. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna informacja na temat takiej wprowadzającej. Mamy nową aplikację na telefon, na smartfony. Jeżeli macie jeszcze nie pobraną, zapraszam wszystkich bardzo gorąco, ponieważ jest to dosyć wygodna forma
zarówno przeglądania naszych biur, jak opłacania swoich należności, jak do otrzymywania należności, jak również do rejestrowania naszych nowych partnerów. Ja tą aplikację zalądowałem sobie w miesiącu sierpniu, natomiast wykorzystałem ją tak w rzeczywistości już w miesiącu wrześniu. Gorąco polecam, a teraz proszę Państwa zaczniemy od dwóch wprowadzających filmów, ponieważ jeden obraz to 1000 słów. Thank you.
Dziękuję. Jeszcze jeden wprowadzający. Krótki. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet. Until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Ecotechno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Dziękuję. Przechodzimy do prezentacji głównej. Ja bym chciał jeszcze Państwa poinformować, że ten dzisiejszy webinar podzieliłem na kilka części. Pierwsza to jest cała część wprowadzająca, później 2 filmy wprowadzające, prezentacja główna. Później zobaczymy film, który miał ponad 5 milionów odsłon. Następnie przejdziemy do wiadomości, do tego, co się dzieje na bieżąco. I zakończymy to, drodzy Państwo, obecnymi ofertami do zakupu i promocjami, jakie w firmie są na dzień dzisiejszy, dzień 5 listopada 2020 roku. To więc zaczynamy od początku. Na zdjęciu widzicie tutaj Państwo koło. Ja tak żartobliwie mówię, że to jest prototyp takiego koła, jak wymyślili Inkowie, no bo od koła praktycznie zaczął się cały transport. W różnych czasach historycznych, w różnym czasie było ono wykorzystywane w wszelaki sposób, w różny sposób, zarówno do wozów, do rowerów, dzisiaj w pojazdach mechanicznych, elektrycznych. Sami wiemy doskonale, jak ta cywilizacja się nasza popchnęła do przodu. To dzięki właśnie transportowi. Ale w roku 1914 był taki sobie artysta, science fiction w Rosji, który dla urozmaicenia sprzedawanych słodyczy w fabryce Niemen dodawał kartki z takim wizją przyszłości transportu za 200 lat. Widzimy tutaj tramwaje takie na drugim poziomie, widzimy tutaj jakąś eskapadę, bo przewidywał, że za 100 lat będzie wyglądało to mniej więcej w ten sposób, czyli potężny ruch, chaos, zamieszanie na drogach.
I nasz artysta pomylił się w swoich obliczeniach o blisko 200 lat. Dlatego, że cywilizacja przyspieszyła, rewolucja, dwie wojny światowe, proszę Państwa, wszystko ruszyło, jak to mówią, z kopyta. I dzisiaj mamy taki oto obraz, gdzie mamy tutaj kilka zdjęć pokazanych z transportem, jakie on niesie dzisiaj zagrożenie, jakie stwarza problemy. Przykład pierwszy to jest stanówka między USA a Meksykiem. Widzimy tysiące samochodów na odprawę. Dalej drogi na dalekim i bliskim wschodzie. Wszędzie zatłoczenie, wszędzie chaos. Ogromne natężenie ruchu drogowego. To samo dotyczy, drodzy Państwo, ruchu morskiego. Ja bym chciał Wam powiedzieć, że zarówno na rzekach, jak i na oceanach ruch jest w jedną i drugą stronę. Bardzo intensywny. Widzimy tutaj porty i tysiące kontenerów do załadunku i wyładunku, a tam w dalszej perspektywie znowu czekają statki na załadunek i wyładunek. Ja rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, jest pełna pół roku temu, on był na spotkaniu z przedstawicielami firm branży, które zajmują się paliwami i powiedział on, że dostał taką informację, drodzy Państwo, że gdyby ten ruch morski wziąć, ustawić tak jak na autostradach, to po prostu by dróg morskich brakło. Trzeba sobie to po prostu wyobrazić, jakie tam jest natężenie ruchu. Więc mamy dwa pierwsze problemy, z którymi boryka się dzisiejszy świat. Przeciążenie tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. Natura, to co człowiek wybudował, próbuje odzyskać. Widzimy tutaj kilka przykładów pięknie wybudowanych dróg na Bliskim Wschodzie. Mają cudowne autostrady, drogi, ale niestety na swoje ukształtowanie terenu, gdzie są tereny pustynne, często gęsto są zasypywane przez burze piaskowe i niszczą te infrastruktury. Podobna sytuacja jest na takich terenach jak nasza tutaj strefa klimatyczna. Tutaj znowu mamy problem z nawalnymi deszczami, podtopieniami lokalnymi, widzimy mosty wybudowane i ta infrastruktura jest też niszczona. Z innymi problemami natomiast borykają się nasi współobywatele ziemscy na północnym globie, tam w Kanadzie, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają Szwecja, gdzie mają ogromne zaspy śnieżne, śniegi, gdzie budują drogi żelazne i to jest również też zasypywane i utrudnia im transport i życie. Ale to jest jeden z problemów. Następnym problemem jest to, że cena cywilizacji, cena, proszę Państwa, XXI wieku jest taka, że wykorzystujemy mnóstwo palin kopalnych, z których mamy wytwarzane nasze dobra, jak również energię elektryczną. I to wiąże się kolejny problem tutaj z tym, czyli zanieczyszczenie środowiska i naszego powietrza. Kilka tutaj takich fotografii pokazujących, jak ten problem wygląda i może komuś się to wydawać, że to jest drastyczne, przerysowane, ale tak się dzieje. Widzicie, zanieczyszczone powietrze, eksploatacja naszych złóż naturalnych, głównie ropy, jest to spowodowane później tym, że mamy wypadki ekologiczne i ta nasza planeta jest zatruwana. Czyli kolejny problem do rozwiązania, zanieczyszczenie środowiska. Moi drodzy Państwo, większość technologii, które jest wykorzystywana dzisiaj w naszym przemyśle czy w gospodarstwach domowych, korzysta z energii elektrycznej, ale ta energia elektryczna to nie bierze się z czapki wróżki i czarodzieja, tylko przede wszystkim wytwarzana jest z naszych złóż naturalnych, z węgla, gazu, oleju, ropy naftowej, energii jądrowej i wodoru. Zaledwie 2-3% z odnawialnych źródeł energii. Mamy teraz taką modę na auta elektryczne, ale to też trzeba sobie wziąć pod uwagę taką sytuację, że przecież auta elektryczne korzystają z energii, która jest wykorzystywana z tych naszych źródeł naturalnych. Rozwiązaniem są odnawialne źródła energii, czyli elektrownie wiatrowe, wodne, farmy fotowoltaniczne. Ale tu, proszę Państwa, znowu też popadamy w pewną pułapkę, bo zapotrzebowanie energii jest tak ogromne, tak duże, że po prostu te nasze rozwiązania technologiczne na dzień dzisiejszy są średnio mało wydajne. No i widzimy tutaj taki bardzo fajny przykład, gdzie jest zbudowana droga w takim wąwozie, piękne tereny górskie i w większości
pokryta jest panelami fotowoltaicznymi. Znaczy na tym ma polegać nasze życie, że tereny, które mają być dla nas atrakcyjne, cieszyć nasze oczy, mają być po prostu zabudowane takimi farmami. To jest też nierozwiązanie. Czyli kolejny problem, zużycie energii elektrycznej. Mamy różne typy transportów, proszę Państwa, zarówno takie, które poruszają się po drogach, jak również drogach morskich, drogach lądowych, jak takie, które są wykorzystywane w terenach takich trudno dostępnych. Widzimy tutaj wykorzystanie funikara w takich górskich przeprawach, czy przeprawy przerzeczne. To są wszystko transporty, które nie mają własnego napędu. One są napędzane za pomocą silników zewnętrznych albo linii. Człowiek próbował wielokrotnie już wykorzystać transport na drugim poziomie. Te próby wypadały różnie. Widzimy tutaj przykład wykorzystania takiego transportu w Niemczech wybudowany w latach 20. ubiegłego wieku. Jest to tak zwany tramwaj drugiego poziomu. On jest wybudowany nad rzeką w Niemczech. On do dzisiaj kursuje, ale ze względu na swoją skomplikowaną konstrukcję drogą, mało wydajną, nie uzyskał aprobaty w świecie takim powszechnym. Tutaj mamy przykład wykorzystania też tramwaju na drugim poziomie. To jest już produkt wykonany przez naszych chińskich partnerów. Natomiast widzicie tutaj ogromne konstrukcje stalowe. To jest wszystko materiałochłonne, energochłonne i to nie uzyskało znowu uzyskało powszechnego użytku. Kolejnym przykładem jest to zdjęcie, to jest moje nowy slajd, który otrzymałem od naszych przedstawicieli firmy, pokazujący zbudowanie linii kolei magnetycznych. Możecie sobie zwrócić uwagę, jak potężna konstrukcja, to jest żelbetowa, do tego konstrukcje stalowe i ten malutki człowieczek, który pracuje, żeby ta kolej magnetyczna, która jest dużym osiągnięciem technologicznym, bo nie możemy tego powiedzieć, ale jest bardzo skomplikowana, bardzo droga w użytkowaniu i bardzo droga w produkcji. Też ma zastosowanie na niewielkim odcinku w tej chwili. W zasadzie jest taką technologią, która jest mało wykorzystywana i bardzo droga w używaniu. Ale znalazło się kilka osób, tak zwanych wizjonerów, proszę Państwa, osób, które popchnęły transport, które miały ogromny wpływ na to, co się dzieje w dzisiejszym XXI wieku i w XX. Tymi osobami to był pan Henry Ford, tutaj na zdjęciu. To był amerykański przemysłowiec, inżynier i założyciel firmy Ford Motor Company. Drugą osobą, która niewątpliwie ma ogromny wpływ na to, jest pan Gustave Eiffel, to jest francuski inżynier, konstruktor mostów, wiaduktów, śród innych konstrukcji stalowych i żeliwnych. Następną osobą, która miała niewątpliwy wpływ na rozwój rozwój technologii w ogóle transportowej, to jest pan Konstantin Ciołkowski, jest to rosyjski uczony polskiego pochodzenia, który zajmował się produkcją i teorią rakiet, które wynosiły na poza kulę ziemską, tak? Na stratosferę. I nasz czwarty pan Aleksander Junicki, który jest twórcą technologii strunowej. Kilka słów o tych panach. Pan Aleksander Ford, jak mówiłem wcześniej, to był twórca Forda Motor Company, ale przede wszystkim osoba, która jako pierwsza na świecie zastosowała montaż samochodów na taśmie takiej produkcyjnej. Z tego względu produkcja tych aut była dużo tańsza i była bardziej dostępna jak do zwykłych ludzi. Pan Konstanty Ciołkowski, jak mówiłem wcześniej, to jest twórca teorii ruchu budowy rakiety kosmicznej i przedstawiciel kosmizmu rosyjskiego. To na ich pracach między innymi dużo oparł swoją wiedzę pan Aleksander Junicki. No i pan Gustav Eiffel, najbardziej znany Europejczyk, osoba, która w swojej spuściźnie, oprócz tego, że budował mosty, wybudował wieżę Eiffla, która jest symbolem dzisiejszego miasta Paryż, można powiedzieć. Była wybudowana w roku 1900 na tamtejsze Expo. Miałem okazję być w roku 2006 w Paryżu i zarówno
na pierwszym i drugim etażu, tak to się nazywa, i chyba na trzecim jeszcze tutaj byłem. Łącznie mogę się pochwalić, że nawet spożywałem posiłek w restauracji na wieży Eiffla. Dosyć ciekawe miejsce, muszę Państwu powiedzieć, wybudowane w takiej formie takiej kosmicznego statku. Jedzenie było średniej jakości. Drogie, no ale zobowiązuje. No i pan Aleksander Junicki, twórca naszej technologii, technologii strunowej, która oparta jest o wcześniejsze dokonania tych naszych tutaj przedstawicieli. Czyli to ci panowie, ci wizjonerzy, ci twórcy popchnęli naszą technologię w XX i XXI wiek. Pan Junicki to jest nasz szef, nasz generalny konstruktor, szef Junicki Corporation, naszej firmy macierzystej, który wypowiedział taką maksymę, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. I on wielokrotnie podkreślał, że my jesteśmy w tej chwili na najbardziej skorumpowanym rynku na świecie, bo to jest rynek paliw, proszę Państwa, i rynek transportu samochodowego, więc przyjdzie sobie zdać sprawę, że jako nowa branża, nowa technologia, z którą wchodzimy w tej chwili na rynek, próbujemy podbić świat, jesteśmy hejtowani, jesteśmy linczowani i mamy dużo nieprzychylnych opinii, ale to jest związane z tym, że wszystko co nowe jest dla niektórych straszne, ale przede wszystkim jesteśmy ogromnym zagrożeniem dla firm już istniejących i żyjących z tego przemysłu. Pan Janicki jest twórcą technologii strunowej, którą opracował blisko 40 lat temu. Jest twórcą wielu patentów, takich prac naukowych, robił nawet granty do ONZ-u. Ma w swoim życiorysie też prace związane na rzecz różnych społeczności międzynarodowych. Te zdjęcia, które tutaj widzimy, to już jest realne. To są zdjęcia realne, wykonane w roku 2019 w Marinachorce. Jest to miejscowość 70 km na południowy wschód od Mińska. W Białorusi to jest miejsce, gdzie testowana jest nasza technologia strunowa, gdzie jest nasz poligon, gdzie przyjeżdża dziesiątki tysięcy turystów, naszych inwestorów, ale również wycieczek zagranicznych i inwestorów z całego świata. I tu mamy dwa przykłady pokazane już istniejącej technologii, wykonanej i testowanej. To jest m.in. Unibike U4621, to jest na lekkiej konstrukcji takiej półsztywnej, i Unicar U4403T3, to jest na kratownicy, na której zarówno na dolnym, jak na górnym poziomie mogą się poruszać nasze pojazdy. Budowa naszej struny, bo to jest przede wszystkim konstrukcja naszego transportu strunowego, oparta jest o takie paramenty, czyli nasada stalowa w stalowym korpusie, struna, czyli to są naciągnięte pod napięciem elektrycznym pręty, zabetonowane w specjalnym betonie, który ma, proszę Państwa, za zadanie przede wszystkim ochronę tych strun, wzmocnienie ścian konstrukcji, no i pochłanianie hałasu. Wszystko to jest zabudowane w stalowym takim korpusie szyny. Nasza konstrukcja oparta jest o strunę i mamy tu kilka przykładów, gdzie możemy widzieć, jak ta struna jest wykorzystana w technologiach już istniejących. Tutaj mamy przykład wieży tej w Dubaju. Ja miałem okazję być na niej, widzieć ją, ale również być w tej wieży i na 240 piętrze. W roku 2019, no to jest w konstrukcji żelbetowo-szklanej. Ogromna konstrukcja, coś niesamowitego i wyobraźcie sobie Państwo, jakie tam są przeciążenia, zarówno jeżeli chodzi o natężenie wiatru w burz piaskowych, i to wszystko stoi, daje radę, dlatego że to jest właśnie oparte na budowie tych strun. To są konstrukcje, które są niezwykle wytrzymałe i lekkie w budowie. I to wszystko, te dwa czy trzy obiekty, które są tutaj pokazane, mają idealny przykład wykorzystania takich rozwiązań w naszej technologii. Tutaj przykład budownictwa, tak zwanych strunobetonów. Ja jako osoba, która 22 lata prowadziłem firmę budowlaną, miałem wielokrotnie
w swojej działalności do czynienia z tymi stropami. One się, proszę Państwa, charakteryzują tym, że można je rozkładać na dosyć dużych rozpiętościach, bez tak zwanych podpór. One mają 12-14 metrów od jednego końca do drugiego i to są naprawdę lekkie stropy z ogromną wytrzymałością, bo tu jest beton, w środku jest stal, która jest właśnie naprężona, to jest zabetonowane, wszystko wysycha i ma takie właściwości, jak tutaj wcześniej te konstrukcje używane w budynkach, które Państwo widzieliście. Mamy kolejny przykład wykorzystania naszej technologii, czyli technologię naszej kratownicy. Widzicie Państwo tutaj konstrukcji podpory, tak, i naszej półsztywnej konstrukcji, po którym porusza się Unibuzu 4210. To jest alternatywa do budowy mostu. Zobaczcie tutaj potężną konstrukcję stalową, betonową i asfaltową. To są tysiące ton stali, betonu, nakładów ludzkiej pracy i przepustowość tego ruchu jest wcale nie jest większa jak to, co możemy osiągnąć u siebie, dlatego że my możemy nawet przy wybudowanej infrastrukturze przepuszczać nawet do 50 tysięcy osób na godzinę. Nasza konstrukcja jest zbudowana na słupach. Macie tutaj Państwo jeden, drugi słup, tak? Tutaj jest ta nasza struna. Ona jest naprężona. U nas nie ma problemów z topografią terenu. Widzicie tutaj zarówno teren płaski, jak widzimy tutaj jakiś teren wodny, górzysty. To wszystko możemy omijać, bo nasze konstrukcje są od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu. Dlatego nie ma jakiegoś problemu u nas z możliwością budowania, jak również mamy dosyć mocno około 25% możliwość ugięcia swojej tutaj konstrukcji, po której poruszają się nasze pojazdy. Zarówno możemy ten transport nasz tutaj prowadzić na poziomie górnym, jak i na poziomie dolnym, także tutaj nie ma jakiegoś problemu dla nas. Mamy tutaj doskonały przykład wykorzystania naszej konstrukcji i naszego transportu, widzicie, w ruchu takim codziennym. Tu mamy tysiące samochodów, tysiące pasażerów, to wszystko jest zatłoczone, natomiast my na górnym poziomie, raz, że unikamy przede wszystkim niebezpieczeństwa, zagrożeń z tym związanych dla życia ludzkiego, zanieczyszczenia środowiska, to swobodnie nasze pojazdy podróżują, bo mogą nawet być przepustowość co 2 sekundy takiego pojazdu, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy ten transport wybudowali w miejscach już istniejących, bo my mamy ten transport również kompatybilny. Dotyczy to zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Tu przykład naszej struny, taki przekrój, taki technologiczny, którym wystawialiśmy się na targach i na Transberlinie w 2018 roku. Widzicie Państwo korpus, struna, beton, zarówno do konstrukcji takiej półsztywnej, sztywnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanego pojazdu. Mamy 3 rodzaje naszego transportu. Sztywny, półsztywny, kratownicę, która jest konstrukcją sztywną i uginająca się. I wszystkie one działają na podobnej zasadzie, że poruszają się po niej pojazdy, natomiast te dwa elementy są ze sobą kompatybilne. Te pojazdy mogą swobodnie przechodzić z jednego na drugi. Zdjęcia z realu to jest kolejne zdjęcie z Marina Horki. Ja miałem okazję w 2018 roku podróżować tym pojazdem, ale na tej linii muszę Państwu powiedzieć, wrażenie niesamowite. Mam nagrany film z tego. Byłem tak dumny, tak szczęśliwy, że jako jeden z pierwszych inwestorów w zasadzie na świecie w Polsce mogłem się przejechać tym transportem, więc wiem, o czym mówię, sam tego dotknąłem, powąchałem, więc życzę Państwu, żebyście mieli taką okazję. Jeszcze raz wracamy do zdjęcia mostu z tego względu, że to przechodzimy do zdjęcia następnego i tutaj mamy doskonałe porównanie. Widzicie Państwo, że też w konstrukcji tej mostowej używane są struny. Dlatego, że to jest konstrukcja, która pozwala na dużych rozpiętościach, na dużych obciążeniach zastosować też takie lżejsze rozwiązania. Nasza technologia jest też kompatybilna, czyli my mamy możliwość
budowania naszych linii już w budynkach, które są, możemy przez nie przechodzić, nie naruszając konstrukcji. To jest taki element do wykorzystania w jakichś centrach handlowych, w dworcach już istniejących. Także jesteśmy tutaj bardzo dobrze przystosowani do zaimplementowania naszego transportu do obiektów już istniejących. Czyli cztery problemy, które na dzień dzisiejszy rozwiązuje i ma rozwiązać nasz transport, czyli przeciążenie transportowe, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczeń środowiska i wysokie zużycie energii. Wysokie zużycie energii bierze się przede wszystkim, proszę Państwa, z oporu. Tu mamy pierwsze pojazdy, które powstały na świecie. Widzimy, że tutaj jeszcze konstruktorzy w ogóle nie brali czegoś takiego pod uwagę jak opór powietrza, bo to były pierwsze konstrukcje, wtedy się uczyliśmy. Następnym zdjęciem już są auta, które są produkowane masowo w takiej konstrukcji podobnej. Tu uzyskujemy współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,04. Natomiast auta formuły pierwszej, to są takie tak zwane bolidy, terasowe auta, one mają inne zadanie. One uzyskują już współczynnik na poziomie 0,02, proszę Państwa, ale tutaj popór powietrza jest bardziej związany z tym, że on ma to auto właśnie dociskać do ziemi, taką mają swoją konstrukcję, bo jeżeli by tego nie było, to by po prostu nam odsunęło. No i teraz to, czym my się możemy pochwalić, a czego nie uzyska w żaden sposób żaden producent aut, które poruszają się po drogach i nawierzchniach takich utwardzonych. Tu mówiłem Państwu wcześniej, współczynnik powietrza na poziomie 0,4, tam się pomyliłem, przepraszam, bo napisałem 0,04, proszę mi wybaczyć. Tu mamy 0,4. Natomiast my możemy uzyskać współczynnik na poziomie 0,065 z tego względu, że u nas ten problem tu jest zlikwidowany, bo to jest największy problem tutaj producentów, że jeżeli zwiększamy, proszę Państwa, prędkość, to opór powietrza nam wzrasta, a z tego względu wzrasta nam również zużycie paliwa. My mamy tutaj przykład naszego Unibusa, to jest U4365. To jest cudo techniczne. Ja miałem okazję widzieć to w naturze. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest tak jak jeden, no jak Maserati, jak Maybach. No, mi teraz jest trudno powiedzieć, bo to trzeba po prostu przeżyć, żeby to zobaczyć. A jeszcze życzę Wam, żebyście się tym przejechali. I my uzyskaliśmy współczynnik oporu poziomu powietrza na poziomie 0,065. No to przecież to jest niemożliwe po prostu współczynnik. A to się wiąże również z tym, że to ma swoje przełożenie na zużycie paliwa. No i zobaczcie Państwo, no, Unibus 4210, 14 pasażerów, 100 km i on przy prędkości 100 km na godzinę zużywa 3 litry paliwa. No kto się może dzisiaj czymś takim poszczycić, powiedzmy, z takim zużyciem na taką ilość osób? To przy liczeniu na pasażera, to zobaczcie, to jest szklanka. No, to jest, no matko jedyna. Podobna sytuacja jest z naszym Unibusem U4365. Tutaj mamy sytuację znowu taką, że on przy prędkości, proszę Państwa, 500 km na godzinę na odcinku 100 km zużywa 0,93 litra czy kilograma na 6 pasażerów. Ja pamiętam na którymś tam festiwalu, jak Pan Janicki mówił, że koszt jednego kilometra będzie w granicach 100 km będzie w granicach 8 dolarów. No to weźmy sobie ci tam 24 zł niespełna. I wyobraźcie sobie Państwo, że w krajach takich trzeciego świata, takich biedniejszych jak typu Indie, to tam będzie kosztowało 4-6, a natomiast my jako Janosikowe, tam Europa, Stany Zjednoczone, te bogate kraje, zapłacimy te 2 czy 3 dolary więcej, żeby te różnice były wyrównane i żeby ten transport był ogólnodostępny dla całego świata. Unibike 4621, też zdjęcie z realu, widzicie na cieniutkiej strunie, jak dwa takie pudełka zapałek, jak ja mówię. I tu jest sam pojazd, waży około 700 kg, plus osoby 1500 kg na takiej lekkiej konstrukcji. To się porusza z prędkością do 120 km na godzinę. No, można sobie zadać pytanie, jak to jest zabezpieczone, żeby to się nie wykoleiło, jak to jest napędzane. Tu mamy pokazane cudownie to na tym zdjęciu. Nasze koła jednocześnie, które są silnikami i elementami hamującymi i system wykolejenia, który jest opatentowany i, proszę Państwa, dopuszczony do ruchu.
Trasy, budowa tras dzisiejsza wiąże się z ogromnymi kosztami, wielkimi nakładami pracy ludzkiej, jak i też materiałowej, z tego względu, że tutaj musimy przenosić mnóstwo pracy takich ziemnych, nawalniczych, z ręby lasu, widzimy tutaj poza tym jakieś tam drogi kolejowe, gdzie się tam prowadzą przez wąwozy, to znowu trzeba robić wysadzanie skał. To wszystko powoduje, że ten transport, który jest na dzień dzisiejszy, który jest wydajny, jest dobry, ale też jest bardzo drogi i nie da się go odbudować w takiej ilości i w takim tempie, jak jest dzisiaj zapotrzebowanie na ruch samochodowy. Ale my mamy na to alternatywę. Pokażę Państwu dwa przykłady, jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji. Nasz transport to Skyway, ten określony tym zielonym kolorem, kolorem nadziei, kolorem ekologicznym, bo my jesteśmy eko przede wszystkim. I to, na co inwestorzy zwracają uwagę, czyli koszt kapitału, koszt 1 kilometra dróg Skyway w zależności od zastosowanej technologii, czy to będzie półsztywna, sztywna, czy kratownica, wiąże się w granicach od 3 milionów do 8 milionów dolarów. Natomiast już taki tramwaj, który jest dla nas tam, powiedzmy, jakąś tam małą konkurencją, tak, no bo to co za konkurencja dla nas, jest już dwukrotnie droższy, ale weźmy sobie, proszę Państwa, metro, to takie koszty można już, wahają się między 100 a 150 milionów za kilometr. I teraz druga sprawa, element niezwykle istotny dla naszych inwestorów, to jest stopa zwrotu, czyli to, na co oni wykładają pieniądze i one się mają zwracać w jak najszybszym czasie. Skyway zwraca się w granicach 7 lat, to jest inwestycja wprost genialna dla inwestorów. Natomiast takie metro spłaca się przez 40 lat, no więc o czym mowa? No i weźmy sobie na przykład, proszę Państwa, zanieczyszczenie środowiska. Nasz transport jest preekologiczny, bo jest na drugim poziomie, napędzany energią elektryczną, która jest głównie produkowana z energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i ze spalania śmieci. To też mamy tutaj jako jeden z elementów naszego transportu, nad którym pracuje cała rzesza naszych inżynierów, że to wszystko ma być kompatybilne. Natomiast jeżeli weźmiemy już taki transport samochodowy, to zobaczcie Państwo, co to wygląda. Budowane drogi asfaltowe, zabrany grunt, ziemia, a u nas zanieczyszczenie środowiska, a my mamy na drugim poziomie, gdzie dołem ma rosnąć drzewa, krzewy, pola uprawne. Mamy produkować świeże powietrze, a nie zanieczyszczać środowiska. Mamy w tej chwili 7 pojazdów, które są, proszę Państwa, do transportu osobowego, od takich turystycznych jak Univindu 4651 do szybkościowych jak Unibus U4365. To są pojazdy, które już mamy certyfikowane, które już przeszły i przechodzą próby na naszym poligonie w Malinach-Chorce, jak również pojazdy, które oglądają nasi przyszli inwestorzy z całego świata. 3 typy pojazdów do przewozu transportowego. Unikąd głównie zrobiony pod naszych inwestorów z Bliskiego Wschodu, czyli mówię o krajach arabskich, do przewozu materiałów sypkich i paczek. Takich, są to wszystko pojazdy, które są samobieżne. Oczywiście sterowane za pomocą technologii blockchainowej, że tam nikt nie ma dostępu i przy wybudowanej infrastrukturze mogą nawet dojechać na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Zdjęcie mamy takie fotomontażowe, że widzicie wykorzystanie tej naszej konstrukcji. Tu mamy górą transportowarowy, dołem osobowy i to, czym ja jestem zachwycony, system tak zwany morski, gdzie możemy, proszę Państwa, wybudować nasze linie nawet do 25-30 km w głąb morzy i oceanów, bez potrzeby budowania doków całej tej infrastruktury portowej. Mamy tak to opracowane, jest to naprawdę duży element taki przetargowy dla naszych inwestorów, którzy są mocno zainteresowani tym produktem. Mnóstwo projektów, mnóstwo patentów, proszę Państwa, dokumentów potwierdzających naszą legalność i pracę, które robimy na najwyższym poziomie. Między innymi tutaj mamy certyfikat ISO 9000-2015. Dostaliśmy je w lutym 2018 roku i jednostką certyfikującą był Ilf Turingen. 80 przeszło patentów z całego świata, od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Także możecie być Państwo spokojni. Tutaj Pani Unicki, cały sztab naszych ludzi pracuje nad tym, żebyśmy byli zabezpieczeni.
Chwalimy się teraz, mamy nowy budynek SV Plaza, 9 tysięcy metrów kwadratowych, budynek, który jest naszą własnością. Wiecie albo nie wiecie, to was poinformuję, że już mamy zatrudnionych około 1000 inżynierów w różnych branżach, biur projektowych jest ponad 80. Budynek jest skupiony z kilku względów. Pierwszą podstawą to jest to, żebyśmy chronili naszą technologię. Dwa, żeby współpraca między biurami przebiegała bardziej płynnie, bo w jednym budynku to się lepiej robi, jak w kilku miejscach mieliśmy w tej chwili na terenie Mińska. No i trzecia, że pan Unicki wychodzi z założenia, że własne to własne, nie płacimy za wynajmy, a w dalszej perspektywie to się wszystko spłaci, czyli oszczędzamy pieniądze naszych inwestorów. Tu jest budynek, który wynajmujemy, to jest dla działu takiego marketingowego. Ja mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości kupimy ten budynek. To też go użytkujemy od ubiegłego roku. No i nasz budynek, który jeszcze do początku 2019 roku był w połowie nasz, ta górna część była wynajmowana z tych samych względów, co mówiłem wcześniej. Natomiast od 2019 jest w pełni naszą własnością i wykorzystywany w naszych biurach projektowych. Trzy zakłady produkcyjne, w którym produkowane są wszystkie nasze pojazdy, nasza duma, bo nie tylko inżynierowie, ale też cały sztab techniczny i ludzi, którzy po prostu pracują bezpośrednio przy produkcji naszych pojazdów. Tu Państwu pokażę taką ciekawostkę na tym zdjęciu. Tu mamy pokazany montaż obudów, które są budowane w technologii próżniowej, tak zwanej kosmicznej. To też jest zasługa pana Unickiego, bo on jako pracownik naukowy i inżynier na Bajkonurze, to jest taki w dawnym Związku Radzieckim, takie rosyjskie NASA, swoje doświadczenie przeniósł na nasz grunt i te obudowy tych pojazdów są tak skonstruowane, że nawet wybuch granatu nie powoduje jakichś tam większych uszkodzeń, czyli mamy to bezpieczne i zaangażowane. Miejsce naszej technologii to jest Marina Chorka, były poligon po ciężkich transportach czołgowych i takich bojowych. Grunt, który dostaliśmy za darmo od pana prezydenta Łukaszenki w 2015 roku. Pół roku był rekultywowany do takiego stanu, jak widzicie tutaj. To jest zdjęcie komputerowe w 2016 roku, jak to miało wyglądać i powiem Państwu, za wiele nie odbiega, bo na dzień dzisiejszy wygląda tak. To jest zdjęcie z 2019 roku, w którym ja również byłem po raz ostatni w tym miejscu. Natomiast w tej chwili jest wybudowane 6 tras, a będą budowane jeszcze 7, 8 i 9, dlatego że to wymaga nasze zobowiązania dla naszych kontrahentów. Kolejne zdjęcie z realu, widzimy tutaj naszego Univida, to na takiej cieniutkiej konstrukcji sobie tutaj jeździ jak palec, można powiedzieć. Tutaj mamy przykład wykorzystania tego transportu towarowego. Widzicie Państwo konstrukcję do materiałów sypkich, tutaj do konstrukcji do przewozu materiałów zamkniętych, takich paczek, a w dole rosną sady owocowe, krzewy i na dole jest roślinność. I to jest właśnie jeden z zamysłów naszego głównego konstruktora. Natomiast tutaj na tym zdjęciu widzimy dwa pojazdy, ten Unispeedu 4365 na górnym pokładzie, a na dolnym pasażerski U410. One poruszają się na tej kratownicy, która, proszę Państwa, służy nie tylko do przewozu towarów i osób, jak również może być wykorzystywana do przeprowadzania albo poprowadzenia zarówno wody, prądu i jakichś tam innych rzeczy związanych z mediami dla użyteczności publicznej. Natomiast ten budynek, który tu służy jako miejsce dokowania naszych pojazdów, zarówno jest to przystanek, ale miejsce i wypoczynku na tym poziomie górnym, to na dolnym poziomie można go wykorzystać na tak zwane komercyjne wykorzystanie, jakieś tam sklepy, kioski, bary, restauracje, a w Marina Chorce znajduje się tutaj muzeum naszej technologii Skyway. Nasza przyszłość, Centrum Budowy Innowacyjnej w Szardży, to jest ten element, na którym skupione są w tej chwili wszelkie siły naszej firmy. Tutaj mamy największe zaangażowanie i widzimy tutaj to w takim rysunku komputerowym, co się zadzieje i zadziewa już na dzień dzisiejszy. Zdjęcia z realu 2019 rok. Nie wiem, czy są tutaj osoby na dzisiejszym webinarze, które oglądały jako festiwal ten online.
było pokazane, co na dzień dzisiejszy mamy zrobione. No jesteśmy już dużo, dużo bardziej zaawansowani. Wizyta jego wysokości, emira Szardy na budowie w końcu roku 2019. Jest na to nakręcone kilka filmów, zarówno takich naszych reklamowych, jak poszło w dużych takich arabskich telewizjach. No i to rzecz, która jest genialna, proszę Państwa, to są tak zwane ekohausy, domy ekologiczne, bo one są jednym z elementów naszej technologii, bo zamysł pana Junickiego to jest budowa przede wszystkim miast linearnych. Widzicie tutaj przykład, to są takie projekty, zrobił takie granty dla ONZ-u. Teraz mieliśmy w miesiącu wrześniu też takie spotkanie online, gdzie było 5 tysięcy uczestników z całego świata. Proszę Państwa, i nasza dyrektor do spraw tych marketingowych przedstawiała wizję i technologię budowania miast linearnych. Czyli widzimy wykorzystanie transportu strunowego na drugim poziomie. Tutaj zarówno między budynkami, tu na tej Kratownicy, gdzie poprowadzone są, jak mówiłem wcześniej, te media, tam woda, gaz, prąd. No i to, żeby odległość, powiedzmy, od domów do takiego przystanka w granicach 5-10 minut, natomiast tutaj się poruszamy już do centrów miast, do tam, powiedzmy, do urzędów, do jakichś tam sklepów, naszym transportem i to nie ma potrzeby używania transportu samochodowego. Reasumując, transport Skyway innowacyjny, jedyny w świecie, nadziemny od 5 do 150 metrów w górę, bezpieczny, wysoka prędkość, ekonomiczny, widzieliście Państwo cenę budowy tych naszych linii, jak również koszty przewozu przewidywane, łatwo integralne, bo zarówno z obecnym, jak i nowym budownictwem możemy się tutaj integrować i przyjazne środowisku. Projekt powstał w tej odsłonie, co mamy na dzień dzisiejszy, w roku 2014, natomiast zamysł w ogóle w roku 78, czyli już blisko 40 lat. My jesteśmy w tej chwili w etapie 14. Cały etap składa się, projekt z 15 etapów, 15 etap to jest końcowy, pełna certyfikacja, patenty i sprzedaż naszej technologii na zewnątrz. Dziękuję, to była część ta technologiczna. W tej chwili przejdziemy do części takiej opowiadającej o nowościach, ale w międzyczasie zobaczymy sobie, drodzy Państwo, krótki film, który przedstawia naszą technologię i który uzyskał naprawdę blisko 5 milionów ocen. Więc zobaczcie, jak na to patrzy cały świat. Thank you.
Przechodzimy do części wiadomości, aktualności. Proszę Państwa, jest prowadzony już kolejny miesiąc ranking, tak zwany Level Up. Jest to ranking dla najbardziej aktywnych inwestorów w Skyward Community, jak również ranking dla Państw. I tak w miesiącu październiku odbyły się dwie takie osłony tego Level Upu, między innymi na festiwalu EcoFestu Online, który się odbył 25 października, gdzie był przedstawiany ranking państw i inwestorów, jak również takie podsumowanie całego miesiąca, które nastąpiło na koniec miesiąca października i mamy zaledwie od 2-3 dni ten ranking podany. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż w rankingu brało udział blisko 400 osób z 35 krajów. Pula nagród to 10 tysięcy dolarów, wzrosła o 3 tysiące dolarów do poprzedniego miesiąca. I proszę Państwa, niezmiennie od 6 miesięcy na pierwszym miejscu są nasi partnerzy z Wietnamu. Nawet trudno odczytać mi nazwiska tych panów, natomiast taką ciekawostką jest to, że na miejsce czwarte wszedł jeden z naszych partnerów z Austrii, gdzie tutaj widzicie, tak? I na miejsce dziesiąte. To są osoby, które dołączyły do, w zasadzie Austria dołączyła do tego wyścigu dopiero 2 miesiące temu, więc widzicie, że tutaj niezależnie od tego, czy my zaczniemy dzisiaj, czy miesiąc, czy za 2 miesiące, to zawsze mamy możliwość dostania się do tego rankingu najlepszych partnerów w naszej firmie. Co to nam daje? Oprócz gratyfikacji finansowej daje nam jeszcze dodatkowe korzyści, bo my również występujemy tutaj jako państwa i to się wiąże później z pewnymi przywilejami. Mianowicie te państwa najbardziej takie aktywne, które mają najwięcej inwestorów, mają później między innymi to, że mają tłumaczenie wszelkich tych filmów, tych nowości na ojczysty język. I ja muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze w ubiegłym roku Polska była no, liderem wśród tych inwestorów tutaj w Skyward Community. Mieliśmy swój język, na który było tłumaczone większość tych naszych wystąpień, filmów i tak dalej z tego świata. Natomiast od kilku miesięcy wypadliśmy z rankingu, wypadliśmy z łaski. Dzisiaj musimy posiłkować się albo translatorem, albo osoby, które dobrze tutaj znają język rosyjski lub tam hiszpański, angielski, wietnamski lub rosyjski, angielski, no to korzystają z tego, powiedzmy, w taki sposób dosyć no, przyjazny dla nich. Natomiast ja niezbyt dobrze znam angielski, średnio rosyjski i w głównej mierze posiłkuje się z translatorem i to jest nasza też zasługa, żebyśmy my tutaj zwiększyli nasze wysiłki, naszą pracę i wrócili do łask, no bo był taki moment, że w miesiącu lipcu trafiliśmy na 10 miejsce, ale niestety żeśmy w miesiącu sierpniu już tego nie utrzymali. No to tyle o tym rankingu. Życzymy zwycięzcom jak najlepiej, samych sukcesów, czyli mówiłem bez żadnych zastrzeżeń. Cały czas pierwsze miejsce mają Wietnam, Nigeria,
Bardzo dobrze również lansują się nasi partnerzy i przyjaciele ze Słowacji. Proszę Państwa, 23 października odbył się ekofestiwal online. Ja gorąco Państwa zachęcałem do tego uczestnictwa w tym festiwalu, ponieważ sam byłem trzykrotnie. W Mińsku, Białorusi, w Ekotechnoparku. Od 2016 roku byłem inwestorem, natomiast w roku 2017, jak była możliwość wyjazdu, to wyjechałem na swój pierwszy, potem w 2018-2019. No niestety szykowałem się w 2020 roku na wyjazd, ale to nie nastąpiło, bo ze względu na istniejącą sytuację, tą koronawirusa, tej pandemii, tego festiwalu nie było. I teraz powiem Państwu kilka takich słów, które przekazał Pan Winicki. Pokażę taki mały filmik prowadzający. To są materiały, które macie dostępne w naszych biurach, tych własnych. Ja proszę, żebyście się z nimi zapoznali, bo ja byłem uczestnikiem tego festiwalu online, który trwał tam blisko 6 godzin. Z Polski prawdopodobnie było tylko kilka osób. Natomiast mamy podsumowanie, taki skrót tej wypowiedzi pana, takich najbardziej pana, takich istotnych pana Winickiego. Ja wyłapałem sobie kilka punktów, które tutaj Państwu też odczytam, bo nie będę tego zmyślał, bo umówiliśmy się z panią Fujtek, naszą dyrektorą regionalną, że będziemy przekazywać materiały rzetelne, prawdziwe, a nie będziemy się domyślać, no bo sami rozumiecie, że jeżeli jest tłumaczone przez translator, to może różnie to nieraz wypaść i mogą powstać przekłamania. Dlatego postanowiliśmy od miesiąca września wspólnie z tą radą naszych liderów, że będziemy tylko i wyłącznie przekazywać materiały, które są przekazane przez firmę. Natomiast jeżeli chcecie sobie dogłębnie to sprawdzić, to proszę zajrzeć do swoich biur osobistych, tam w informacjach, w takiej zakładce wszystkie materiały czy wiadomości, możecie sobie spokojnie wszystkie te wiadomości odczytać. Ja wyłapałem kilka takich najistotniejszych, które tutaj przekażę. A teraz zobaczmy, jak pan Winicki zachęcał nas do tego. В 2020 год напомнил человеку и человечеству в целом о личной и цивилизационной уязвимости. Мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему и всех когда-либо существовавших. Мы уверены в успехе. Наша уверенность только растет. Развитие технологий продолжается. Наш девиз. Строй скавы, спасай планету. Строй скавы, спасай планету. Dziękujemy panu Aleksandrowi za wprowadzenie. No i przechodzimy teraz do tego, co pan, widzicie tutaj treść przemówienia pana Aleksandra Winickiego, wygłoszonego na festiwalu Eko 2020. Ten tekst mówiłem wcześniej w naszych biurach osobistych. Ja sobie wyłapałem takich kilka tylko rzeczy, żeby wam zaakcentować, a proszę, żebyście się z tym zapoznali. Otóż, 23 października odbyła się coroczna prezentacja technologii strunowej Eco Festival 2020, która w tym roku odbyła się po raz pierwszy całkowicie online. Co roku na ekofestiwalu wygłasza mowę twórca technologii strunowych Anatolij Junicki. Opowiada inwestorach o wynikach prac firmy i najbliższych planach rozwojowych. Rok 2020 przypomniał każdemu z nas i całej ludzkości o osobistej i cywilizacyjnej wrażliwości. Mamy do czynienia z wirusami, klęskami żywiołowymi, światowymi, wstrząsami politycznymi. Ale pomimo pandemii koronawirusa w 2020 roku ani jeden dzień nie przestaliśmy pracować. Ani na Białorusi, gdzie znajduje się nasza spółka projektowa i produkcyjna, i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie znajduje się nasze centrum testowe. I ja o tym Państwu przekazywałem taką informację na webinarze we wrześniu po tym spotkaniu online, co odbyło się dla 5000 inwestorów. I to się wszystko potwierdza teraz w słowach pana Winickiego.
Wybrałem, mówię, 2-3 punkty, żeby tylko zaakcentować. Zaprojektowaliśmy, rozpoczęliśmy budowę 6 ciężkiej linii w postaci spawanej kratownicy. W trakcie prac okazało się, że zgodnie z europejskimi normami spawana kratownica nie wytrzyma 100 milionów cykli obciążeń, co oznacza, że nie wytrzyma 100 lat. Ja przypomnę, że my mamy naszą technologię i dajemy gwarancję na użytkowanie na 100 lat. Spawanie dobrze przenosi obciążenia statyczne, na przykład wpływ temperatur, które osiągają minimum i maksimum 2 razy w roku, zimą i latem. Dlatego zwykłe konstrukcje budowlane będą poddawane tylko kilkuset krytycznym cyklom w obciążeniu w przeciągu 100 lat eksploatacji. Natomiast nasze pojazdy, które jeżdżą w odstępie co kilka sekund, więc w ciągu roku będą wykonywały miliony takich cykli, obciążeń, nie będą mogły mieć takiego zapewnionego, proszę Państwa, takiej wytrzymałości, jak tutaj jest na 100 lat, a przy tej konstrukcji sprawanej ich wytrzymałość spada 10-krotnie, czyli byśmy mieli gwarancję, na to wychodzi 10-letnie. Przerwaliśmy budowę i przeprojektowaliśmy eskapadę, zastępując spawanie śrubami o dużej wytrzymałości. I o tym też właśnie mówił w miesiącu, proszę Państwa, wrześniu pan Aleksander Suchodojów na jednym ze swoich webinarów. Z tego powodu konieczna była zmiana napędzających i zabezpieczających systemów wykolejenia, a także wstrzymanie dostaw konstrukcji metalowych i odnowienie kontraktów z innymi zagranicznymi dostawcami i producentami. W tym samym czasie obliczone obciążenia na już zbudowanych podporach kotwiączych wzrosły o 200 ton i należało je wzmocnić. Jednak teraz wiemy, jak zmodernizować i wzmocnić nie tylko zabudowaną nawierzchnię torową, ale także podpory kotwiące. I tutaj bardzo ważna informacja. Wprowadzone zmiany nie spowodowały wzrostu kosztu konstrukcji. Co więcej, stała się ona nie tylko twardsza, ale także bardziej zaawansowana technologicznie. Teraz eskapadę można zbudować przy każdej pogodzie, a jej koszt spadł co najmniej o 1 milion dolarów za kilometr. No proszę Państwa, czy to nie jest rewelacyjna wiadomość? No cudo, no nasz pan Winicki to jest geniusz i ten zespół inżynierów. Jesteśmy w najlepszym biznesie, w najlepszej technologii na świecie. Powtarzam to po raz tysięczny każdemu, kogo widzę i Państwu to przekazuję na każdym webinarze. Dalej. Zaprojektowaliśmy i obecnie produkujemy 2 nowe pojazdy elektryczne skały. Jest to unibus pasażerski do 25 osób, który może stanowić integralny element pociągu o pojemności 200 pasażerów oraz towarowy unikąd o masie 50 ton i ładowności 35 ton, zdolny do przewozu kontenerów o długości 40 stóp. Posiadają automatyczny system sterowania w wersji tropikalnej i północnej, szacunkowa prędkość do 150 km na godzinę. Te i kolejne pojazdy elektryczne czy nowe Skyway mają ulepszone zawieszenie, ulepszony system zapobiegający wykolejeniu, system automatycznego obracania kół, który pozwoli każdemu kołu poruszać się po środku główki szyny, wstrzymując niniejszy hałas. Kolejna innowacja, kolejne cudo. I teraz informacja na temat szarży. W październiku ubiegłego roku w Centrum Skyway Szarży oddano do użytku pierwszą nawierzchnię torową. W Centrum Technologicznym gościliśmy jego wysokość szejka Sultana Bin Mahmuda Al-Kashimiego, członka Rady Najwyższej Związku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, władcę szarży. Jego ta wizyta była zaznaczona w kilku tam mediach arabskich, ale chcę Państwu powiedzieć, że pan Sultan, jego wysokość, to jest bardzo wykształcony człowiek i to jest o profilu takim technicznym, także to jest pan, który się zna na tym, na różnych technologiach i na budowie. Długość, testowany odcinek można wrócić. W Centrum Innowacyjnym rozpoczęliśmy budowę nowego systemu towarowo-pasażerskiego o rozpiętościach wynoszących 288 metrów. Ten odcinek towarowy można uznać za pierwszy etap realizacji projektu celowego, a mianowicie realizacji projektu transportu kontenerów morskich. Długość tej trasy wyniesie około 100 km, natomiast około 30 km będzie przebiegać przez góry. Podobnie jak linia towarowo-pasażerska zostanie zbudowana z użyciem śrub o dużej wytrzymałości i zaprojektowana z myślą o 100-letnim użytkowaniu. Więc to jest to, co mówiliśmy przed chwilą, że to przeprojektowanie było między innymi spowodowane tym, że te prace zostały lekko spowolnione. I tak podsumując, szybciuteńko, jesteśmy pewni sukcesu. Nasza pewność
siebie tylko rośnie, widzimy na własne oczy, jak to wczoraj wydawało się fantastyczne, a staje się rzeczywistością. Proszę Państwa, rozwój technologii trwa. Bazując na tym, co zostało zrobione przed nami, ucząc się na błędach innych, tworzymy najbezpieczniejszy, najbardziej ekonomiczny i niezawodny system transportowy, jakikolwiek istniał. Nic dodać, nic ująć. Jesteśmy w najlepszym miejscu, w najlepszym czasie. Tyle takiego skrótowego podsumowania. Ja proszę Was, żebyście zajrzeli, przeczytacie sobie wszystkie wiadomości, takie jak są w rzeczywistości, bez wymyślania koła i niepotrzebnych informacji. Natomiast Pani Nicki udzielił jeszcze takiego wywiadu na temat projektów celowych. Odbyło się ono właśnie podczas tego ekofestiwalu w tym naszym budynku, takim tam tym eko. I tutaj też kilka takich elementów, które chciałem Państwu przeczytać z jego wypowiedzi, bo wszystko jest w wersji oryginalnej rosyjskiej, a pan jest. Pomimo epidemii koronawirusa, to dotyczy projektów celowych. Nie przestaliśmy pracować ani na Białorusi, ani gdzie znajduje się nasza jednostka projektowa, ani w Centrum Zjednoczonych Emiratach Arabskich przy budowie Centrum Innowacyjnym Skyway. Wiosną przyszłego roku przekażemy nowy pojazd klasy ciężkiej, zaprojektowany i obecnie produkowany w dwóch wersjach. Szynowy 25-miejscowy unibus pasażerski, którego wagony mogą być łączone i tworzyć pociąg o pojemności 200 pasażerów oraz nowy pojazd towarowy o masie 50 ton i ładowności 35 ton, który może przewozić 40-stopowe kontenery. Centrum innowacyjne w Skały Szary zainstalowano wszystkie podpory do linii towarowo-pasażerskiej o długości 2,5 km do testowania ciężkich pojazdów, które produkujemy w Mińsku. Proszę Państwa, pod koniec 2020 roku będziemy dysponować serią pojazdów składających się z 14 modeli, z których dwa są tworzone na potrzeby projektów celowych na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku musimy zakończyć budowę linii testowych na Białorusi i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zawrzeć co najmniej 3 kontrakty na projekty cargo i miejskie. Będziemy mieć przetestowaną i certyfikowaną technologię w postaci wymaganych przez rynek. Planowaliśmy zrobić dużo w 2020 roku, ale okoliczności pokrzyżowały nam plany. Zmierzamy przenieść niebezpieczną dla środowiska część ziemskiego przemysłu do bliskiej przestrzeni kosmicznej do połowy XXI wieku. Jeżeli się tak nie stanie, będą miały problemy nasze wnuki. Postęp naukowy i technologiczny nie ma końca. Skyway stanie się prawdziwą siłą jednoczącą całą ludzkość, która nie ma przyszłości bez jedności. Tyle o ekofestiwalu w tych podsumowaniach pana Jeńskiego. Ja teraz Państwu pokażę screeny, które zrobiłem podczas odbywającego się festiwalu, na dowód, że tam byłem. Proszę zobaczyć sobie, że tu jest nawet aktualnie nadawane na żywo, tak? To jest pan Jeński w czasie ekofestiwalu chodził po tym ekotechnoparku i opowiadał o tej technologii, to co ja tak w skrócie Państwu tutaj powiedziałem wcześniej. Natomiast po jego wywiadzie tym na terenie ekotechnoparku i tym wywiadzie, który udzielił tam w tym domku naszym eko, było wykład pana Masłowa, który odpowiadał na pytania inwestorów. Ja byłem jedną z osób, która miała tą przyjemność i możliwość zadania takiego pytania do pana Masoła i on odpowiedział na moje pytanie. Natomiast później były wystąpienia i pozdrowienia dla uczestników festiwalu, ale to nie było takie na zasadzie takiego, powiedzmy, pomachania ręką, tylko po prostu jakbyśmy widzieli wykorzystanie naszej technologii w mieście czy w krajach, w których my żyjemy. I tutaj widzimy na kilka screenów ja zrobiłem, proszę zobaczyć. Tu jest pan Jewgeni Kudraszow, to jest nasz dyrektor generalny, który opowiadał na ten temat o swoim miejscu zamieszkania w Rosji. Tu mamy tego Christina van der Weyera z Belgii, który opowiadał o swoich, proszę Państwa, możliwościach wykorzystania transportu strunowego na terenie Belgii. Tu mamy kolegę z Wietnamu, z Czech. To jest przyjaciel, którego poznaliśmy na wspólnych szkoleniach. Natomiast w następnych zdjęciach macie Państwo pokazane naszych przyjaciół tutaj z Nigerii. To są w tej chwili bardzo tam mocno jest zainwestowana nasza siła tych inwestorów. Tam mocno pracują właśnie tam Christian van der Weyer i Aleksander Suchodoyer.
I mamy zdjęcie, tu się mogę pochwalić. Widzicie moją skromną osobę, drodzy Państwo, też w tym przekazie takim online byłem ze swoją wypowiedzią. Ja mówiłem na temat wykorzystania technologii w moim mieście rodzinnym w Koninie. No i Mariusz Doczmański, nasz kolega, lider, który opowiadał, że też by chciał, żeby była prowadzona taka linia z Krynicy Górskiej, bo on w tej chwili do Konina, bo on jest mieszkańcem rodowitym Konina. Także praktycznie nie wiedząc tego, nie widząc siebie, mieliśmy podobne zdanie na temat wykorzystania naszej technologii. Tyle w skrócie o ekofestiwalu. Następna sprawa, która weszła, drodzy Państwo, to jest sprawa Wietnamu. To dzisiaj dopiero dotarło do naszych biur wewnętrznych. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, bo jesteśmy jedną wielką rodziną Skyway. Nasi partnerzy z Wietnamu to jest w tej chwili najbardziej taka grupa najmocniej zaangażowana, zarówno jeżeli chodzi o budowanie struktur, jak i finansowo. I tam 28 października wydarzyła się tragedia. Tajfun Molawe uderzył w Wietnam, zabił kilkadziesiąt osób zginęło. Tysiące osób jest bez dachu nad głową. No i nasza dyrekcja, ze względu na to, że ci nasi inwestorzy z Wietnamu są taką ogromną, liczną grupą, postanowiła, że zorganizuje taką zbiórkę na przekazanie środków dla tych najwięcej potrzebujących. Ja, proszę Państwa, powiem, jak to trzeba zrobić. W tej zakładce tam, co jest na pomoc do Wietnamu, trzeba się na nowo zalogować, wpisać kwotę, jeżeli chcecie takiej udzielić, wesprzeć i potwierdzić. Ja taką niewielką na razie kwotą, bo zaledwie 10-dolarową, ale wsparłem ten projekt, bo chcę być solidarny z nimi. Myślę, że pod koniec miesiąca ta moja kwota wzrośnie tam kilkadziesiąt razy. I chciałem Państwu powiedzieć, że to można, takie wsparcie finansowe przekazać do 30 listopada. Widzicie, że mam tutaj screena, że zrobiłem taką wpłatę, więc jeżeli możecie, leży Wam na sercu pomoc dla innych ludzi, to serdecznie zapraszam. No tak mi się na kartach historii, no proszę Państwa. W Ekotechnoparku jest kilka miejsc takich, gdzie mamy możliwość zaakcentowania swojej obecności w Skarby Piomini, to jest między innymi w Alei Zasłużonych, w Sadach, no i w Muzeum Skywaya. Tutaj jest kilka takich osób, najbardziej zainwestowało takie kwoty powyżej miliona dolarów. To są pan Nicki ze swoją małżonką, pan Dmitrij Techrini i Aleksander Lebiediew. To są osoby, które zainwestowały ponad milion dolarów. One mają w dziękczynieniu od pana Nickiego posągi z brązu zrobione. To jest z prywatnych środków pana Nickiego finansowane. Natomiast osoby, które zainwestowały do 16 maja 2017 roku powyżej 1000 dolarów w Muzeum Skywaya, tam co Państwu pokazywałem ten przystanek, jest zrobione oprócz tam drogi, którą pokazują tej naukowej pana Nickiego, również taki sufit zrobiony jak konstelacja gwiazd wygląda. I tam ci inwestorzy, którzy do 16 kwietnia 2017 roku zainwestowali te 1000 dolarów i więcej, mają swoje imię i nazwisko. Ja tam się odnalazłem w 2018 roku. Proszę bardzo, dla potomnych, jak będę miał wnuków, to ich zawiozę. Natomiast trzecią możliwością na dzień dzisiejszy, powiem nawet wczorajszy, jest inwestycja, którą były tak zwane drzewka i krzewy owocowe. To była inwestycja między 5 i 3000 dolarów. Ja w takiej inwestycji w tamtym czasie nie miałem osobiście, natomiast miałem partnerkę, panią Wioletę Borowską, która na dzień dzisiejszy mieszka w Wielkiej Brytanii. Ona ma swoje drzewo, była ze mną w 2018 roku w Ekotechnoparku i tam się odnalazła. Natomiast możesz się zapisać na kartach historii jak najbardziej, bo mamy, proszę Państwa, możliwość stworzenia własnego hologramu. Zobaczcie, jak to wygląda. Już. Хотите стать частью будущего? Частью истории Skyway.
инновационный экологичный транспорт, сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway — это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее — это мы. Faces of the Future. Будущее — это мы. Dziękuję. Lecimy dalej. Proszę Państwa, jest możliwość takiego stworzenia sobie takiego hologramu. Ja powiem o tym za chwilę w tych naszych promocjach takich finansowych. Jak to można skorzystać, to jest w takiej zakładce Face of the Future. Jest to gotowy hologram, który pojawi się na stronie. Można go spłacić jednorazowo albo w ratach. Jeżeli go Państwo opłacicie, to taki hologram powstanie w ciągu 5 dni. Ten hologram można sobie zrobić na kilku typach naszego pojazdu. Widzicie tutaj Unibike'a U4621, na Unibusie, Unividzie, jak również na naszym High Speedzie. Więc to jest taka możliwość, że jaki sobie wybierzecie Państwo tam podkład do tego hologramu, to na takim będzie Wasza fotografia. Czyli Face of the Future, hologram w ekotechnoparku, który zostanie na dziesiątki lat, na tysiące lat, dla potomnych będziecie mieć swoje miejsce, które możecie zaznaczyć. I teraz przechodzimy do aktualności. To, co mamy obecnie, czyli te nasze podstawowe programy, pakiety zakupowe, to jest dla naszych inwestorów, którzy są zarówno, proszę Państwa, obecnymi, jak i przyszłymi. Mamy od na raty i mamy i za gotówkę, mamy dla inwestorów takich, powiem, aktywnych i takich mniej aktywnych. Najdroższy pakiet w tej chwili to jest za 150 tysięcy dolarów z dyskontem 57. Za gotówkę najniższy 250 dolarów, proszę Państwa, 5700 udziałów i go również można płacić na raty. Ale przechodzimy do kolejnej petardy. Nasza promocja Steba w 2021 została przedłużona do 30 listopada 2020 roku w tej formie 1,40-1,80. Dlaczego? Bo od 5 lat projekt Skyway jest wspierany przez setki tysięcy partnerów i każdy, kto uwierzył w projekt, pomógł osiągnąć mu znakomite wyniki. Kierownictwo projektu dziękuję i w okresie tego pandemii koronawirusa następuje recesja gospodarcza, redukcja dużej ilości miejsc pracy. I aby zwiększyć motywację partnerów do budowy biznesu i utrzymać wysokie tempo rozwoju, projekt Skyway zarząd postanowił zaoferować szczególnie atrakcyjne warunki inwestycyjne. To jest inwestowanie na poziomie roku, proszę Państwa, 2018. Więc zapraszamy serdecznie. Za 600 dolarów możecie uzyskać 24 tysiące udziałów. Jest to jednak mała waga, to jest inwestowanie progresywne. Tu się płaci ratę w terminie. Niezależnie, czy zapłacicie 2 czy 3 raty do przodu, następna rata musi być wpłacona w tym dniu, który przypada. Przykładowo, że mamy 5 listopada, opłaciliśmy 4 raty, następna zapłata musi być 5 grudnia. Możemy również to zapłacić jednorazowo za gotówkę i uzyskać inwestowanie na poziomie 24 tysięcy udziałów, dyskonto 1 do 40. Widzieliście Państwo, że dyskonto 1 do 57 było za 150 tysięcy dolarów. Podobna sytuacja jest przy inwestowaniu za 1200 dolarów. Tutaj uzyskujemy 96 tysięcy udziałów, te same zasady. Natomiast wracając do promocji Face of the Future, proszę Państwa, tutaj jest już naprawdę coś niesamowitego, ponieważ to jest dyskonto na poziomie 1 do 100. Nie ma takiego dyskonta w tej chwili oferowanego na tym poziomie w naszej firmie. Tutaj możecie uzyskać nawet proszę Państwa,
500 tysięcy udziałów. Do 30 listopada, tylko do godziny 23.55 jest taka możliwość, że możecie sobie płacić $500 miesięcznie, utrzymać ten hologram, zostawić swoje miejsce dla potomnych, jak również uzyskać 500 tysięcy udziałów za $5000. Proszę Państwa, to jest niesamowita wprost okazja, żeby w dzisiejszych czasach, gdzie to było inwestowanie początku roku 2018, uzyskać jeszcze taką ofertę. Natomiast to się nie będzie działo wiecznie. Ta oferta została przedłużona, bo ona się miała zakończyć 31 października, ale ze względu na ten ekofestiwal, na prośbę tam naszej dyrekcji, przedłużyli ją jeszcze o miesiąc. Natomiast jeżeli, drodzy Państwo, macie taki portfel, macie taką możliwość, zróbcie to, będziecie mieć 500 tysięcy udziałów, a wiecie, że my mamy w memorandum zapisane, że jeden udział ma się równać $1. Pomyślcie, jaka tutaj jest możliwość wzbogacenia się, albo jaką macie możliwość podniesienia swojego finansowego tutaj udziału. Natomiast po 30 listopada będzie już tylko możliwość 1 do 100, ale przy $10000, ale wtedy będziecie też mieć 1 000 000 udziałów. To już się jest poważnym inwestorem i drodzy Państwo, kogo stać? Gorąco zachęcam. Ja takie miejsce w historii mam w Skywayu, wielu moich przyjaciół ma. Jeżeli macie możliwości, inwestujcie, bo wspomagacie nasz projekt, wspomagacie pracę pana Jelińskiego i tysiące innych inwestorów. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj było długo, ale tych materiałów było bardzo dużo. Życzę Wam fantastycznego wieczoru, cudownego weekendu, spokojnego święta niepodległości, które za kilka dni przed nami. Żeby w tym naszym kraju było wszystko wesoło, optymistycznie i żebyśmy mieli dobre warunki do inwestowania, cieszenia się i zapraszam Państwa na następny webinar za 2 tygodnie. Z miłością, radością. Żegnam Was. Do widzenia. Dobranoc. Dziękuję za uwagę.